Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj kolejna rozmowa, ale tym razem zagłębimy się w tematy historyczne. Poruszymy temat postaci Bolesława Piaseckiego, nie dla wszystkich znanej, chociaż na pewno dla wszystkich, którzy interesują się autentycznie historią obozu narodowego, a że niedawno kolejna publikacja dołączyła do jednak niezbyt licznego grona książek wydanych w przeciągu ostatnich lat, powiedzmy kilkunastu czy kilkudziesięciu, kiedy już nad publikacjami historycznymi nie ciąży chociażby cenzura, no to nad tym tematem się pochylimy, a moimi Państwa gościem jest w zasadzie współautor tejże publikacji, czyli kolega Arkadiusz Miksa, którego serdecznie witam. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce, witam Ciebie, witam Państwa. Na początku, jak zawsze, prosimy o łapki w górę, o subskrypcję, o komentarze, a także dziękując za już do tej pory dokonane wpłaty na rzecz naszego kanału, prosimy o kontynuowanie tego wsparcia, żebyśmy mogli się rozwijać, żeby więcej tych programów powstawało, nawet w okresie wakacyjnym, no kiedy też wiadomo, wypadałoby czasem zatrzymać się w tej pracy i odpocząć. Ale przechodząc już do meritum, bo ta publikacja to w zasadzie publikacja pokonferencyjna, po konferencji, z której referaty nasi widzowie mogą zobaczyć na kanale, bo wszystko udało nam się zarejestrować. Natomiast w ogóle skąd u Ciebie to zainteresowanie? Co prawda Twój tekst jest takim wycinkiem pewnym, jeśli chodzi o Bolesława Piaseckiego, ale skąd w ogóle to zainteresowanie Piaseckim i czy postać Piaseckiego może być dzisiaj interesująca? Tak tytułem wstępu powiem jeszcze, bo mówiłeś o tym, że są te materiały, właśnie te nasze wystąpienia, natomiast mój był akurat na tyle obszerny, że zdecydowanie polecam Państwu tę publikację książkową. Dlaczego? Dlatego, że no jest dużo, dużo więcej w książce niż tego, co ja zdążyłem powiedzieć. Niestety miałem ograniczone ramy czasowe, a temat mój był wbrew pozorom dość rozległy, choć oczywiście obejmował tylko wycinek II wojny światowej. Ale ja się skupiłem nie tylko na samym Bolesławie Piaseckim, ale na tym, bym powiedział, co udało mu się w tym okresie II wojny światowej stworzyć. A udało mu się sporo i nie sporo stworzyć, to jeszcze udało mu się wokół siebie zebrać fascynujących i niezwykle ciekawych ludzi. I właściwie moje zainteresowanie Piaseckim zaczęło się, można powiedzieć, właśnie z tej drugiej strony. To znaczy od ludzi, których mu się udało w czasie II wojny światowej pozyskać, bo w pewnym momencie tak się stało, że gdzieś zainteresowałem się tym tematyką związaną ze środowiskiem Sztuka i Naród, czasopisma Sztuka i Naród, wyjątkowego czasopisma, no, pokazującego właśnie, jaką ogromną siłę intelektualną stanowił polski ruch narodowy również w czasie II wojny światowej. A to czasopismo, Szanowni Państwo, Sztuka i Naród, no, było emanacją właściwie środowiska podziemnego, środowiska i politycznego i wojskowego, bo i zbrojne ramię to również to środowisko posiadało, Konfederacji Narodu, której komendantem właśnie był Bolesław Piasecki, więc moja, bym powiedział, moje zainteresowanie Piaseckim jakby zaczęło się troszeczkę z drugiej strony od ludzi właśnie, tak jak powiedziałem, których zwerbował, których dokoptował i potem właśnie poprzez to, że te osoby właśnie związane ze Sztuką i Narodem również były poniekąd zaangażowane w takie ciała właśnie jak uderzeniowe bataliony kadrowe, czyli to właśnie zbrojne ramię tej organizacji i również samą Konfederację Narodu jako, bym powiedział, to ciało polityczne, no to też zacząłem z czasem po prostu pogłębiać tą swoją wiedzę również wokół tego, żeby jakby lepiej poznać właśnie to środowisko, które właśnie współtworzyło właśnie Sztuka i Naród. No to jest właśnie dość ciekawe, to jest dość niecodzienne, ponieważ raczej jeśli już interesujemy się Bolesławem Piaseckim, to najczęściej jest to albo okres przedwojenny, do którego nawiązują, no chyba jednak ci bardziej liczni przedstawiciele lubią nawiązywać do RNR Falanga i tych wszystkich takich powiedzmy, no tak w klimacie lat 30. tych wydarzeń, maszerowanie, mundury i tak dalej, albo już trochę mniej liczni nawiązują do Bolesława Piaseckiego ze względu na jego działalność w okresie
powojennym, to zanim jeszcze przejdziemy do omówienia jakby tych dwóch okresów, to pytanie, dlaczego właśnie to, co pomiędzy, tak się cieszy małym zainteresowaniem? No właśnie, to jest zaskakujące chyba na skutek tego, że gdzieś, powiedziałbym, jeśli idzie o to zbrojne ramię, umyka to wszystko, po pierwsze dlatego, że no mimo jednak, że Piasecki bardzo długo starał się zachować jak największą autonomię i wchodzi w struktury AK, jednak ostatecznie, jak to się mówi, dla dobra sprawy wszedł w te struktury. I gdzieś w jakiś sposób uważam, że to spowodowało, że jakby no ta jego organizacja uległa niejako rozproszeniu w tych strukturach, bym powiedział, Armii też Krajowej, i przez to też była zapomniana. No po drugie, ona była mimo wszystko, była i jest w dalszym ciągu bardzo mocno niewygodna, bo przecież regularnie również za ten czas dostawał cięgi, nie tylko za czas Piasecki, za swoją działalność ONR-owca międzywojenną współczesnych i również na tą działalność powojenną, jako tego, który, prawda, zaprzedał się rzekomo i współpracował z komunistami. No ale również był atakowany właśnie i Piasecki, a przede wszystkim Konfederacja Narodu za ten czas II wojny światowej, no chociażby Czesław Miłosz, który próbował sugerować, że oni tam rzekomo pacyfikowali, ci dowódcy Konfederacji pacyfikowali miejscowości, wyłapywali Żydów i mordowali Żydów, choć nigdzie nie znaleziono, nikt nie może takiej informacji potwierdzić, żeby coś takiego w ogóle miało miejsce. No niemniej takie jakby próby właśnie no odejmowania czci właśnie temu środowisku i ogromu zasług, które miało, no to spowodowało, że jakby no jest to taka trochę plama. No zresztą z drugiej strony też sama Sztuka i Naród, no to było to środowisko właśnie artystyczne, byli to poeci, byli to krytycy literaccy. No nie ukrywajmy, że w dzisiejszych czasach ta poezja nie cieszy się popularnością, więc zapominamy też o tych ludziach, aczkolwiek w pewien sposób dla części, znacznej części społeczeństwa, tego, które zwłaszcza hołduje myśli propowstańczej, mam tu na myśli powstanie warszawskie, no to ci ludzie są bliscy o tyle, że śpiewane są ich po prostu piosenki w Warszawie 1 sierpnia, tak? Bo właśnie ci twórcy właśnie z tego środowiska Sztuki Naród tworzyli pieśni partyzanckie, które również się potem przyjęły, były wykorzystywane w powstaniu warszawskim. I po prostu ci ludzie śpiewają te pieśni, nawet nie są świadomi, że właśnie to środowisko, bym powiedział, właśnie ONR-owskie, z tego środowiska ONR-owskiego zrodziła się ta myśl o powstaniu tego pisma i oczywiście tylko część tych działaczy, którzy zasilali te struktury Sztuki Narodu, była z tego nadania jeszcze przedwojennego, ale właśnie młode pokolenie 20-latków, to pokolenie Kolumbów dołączyło podczas wojny światowej czynnie do tego właśnie środowiska, więc no bym powiedział kilka przyczyn, tak jak powiedziałem, równoległych, niechęć do Piaseckiego jako szczególne okresy i zarówno u tych, którzy rzekomo nie cenią komunistów, ale również i u liberałów, dla których przecież to praktycznie nomen omen to przecież wzór, prawda, faszysty, więc no i jest, bym powiedział, wiele środowisk zainteresowanych, żeby wymazać w ogóle z pamięci Polaków kogoś takiego jak Piasecki, wymazać z pamięci Polaków to Konfederację Narodu, uderzeniowe bataliony kadrowe i tak samo Sztuka i Naród. No, to pracują nad tym, że tak powiem, mówiąc w kolokwialnie, albo w cudzysłowie, tęgie głowy, aczkolwiek to oczywiście tutaj się śmieje, że to są tęgie głowy, no ale aczkolwiek przynajmniej mają tytuły często profesorów i o to właśnie chodzi, żeby miały te tytuły po to, żeby podważać, prawda, dorobek, spuścizna tego środowiska i to te cięgi, że tak powiem, spadały nie tylko i spadają na głowę samego Piaseckiego, ale również ludzi właśnie z nim związanych, jak Trzebiński właśnie, jak Gajcy, którzy też tam w różny sposób byli pomawiani i są w dalszym ciągu pomawiani. Właściwie z tego środowiska to tak chyba teraz tylko tak naprawdę jedyne nazwisko, które tak gdzieś tam wybrzmiewa i to też nie dla szerokiego, bym powiedział, odium autorytetu szerokiego, bym powiedział, to jest Włodzimierz Pietrzak, właśnie i nagroda Włodzimierza Pietrzaka, która co roku jest nadawana przez Civitas Christiana i związany właśnie z tą środowisko właśnie wydawnictwa Pax, czyli właśnie no też właśnie spuścizna, można powiedzieć, po Piaseckim, więc oni właśnie tą nagrodę co roku wręczają, a Pietrzak właśnie był również członkiem Konfederacji Narodu, współpracował, współredagował, zresztą pomysłodawcą Sztuki Narodu i zginął również podczas powstania warszawskiego, więc też poniósł, że tak powiem, śmierć.
na którejś z warszawskich barykad, więc no, bym powiedział, tak to wygląda, że to się z tego też bierze, że ten okres wydaje mi się właśnie jest bardzo mało znany. Zresztą on dla mnie również samego do czasu, dopóki nie wszedłem w ten temat za pośrednictwem Sztuki Narodu, również nie ukrywam, że nie był szerzej znany. No, ja wiedziałem, że była Konfederacja Narodu, że istniało coś takiego, że było uderzenie na Bedekowie. I na tym się właściwie moja wiedza kończyła. Poza tym jeszcze, że brali udział właśnie w wyzwalaniu Wilna, tak? Ludzie właśnie Piaseckiego. I on zresztą sam również. To teraz jeszcze tak obiecałem, że poruszymy te dwa okresy. To a propos tego okresu przedwojennego, ja tu akurat bym należał do pewnego rodzaju krytyków Bolesława Piaseckiego, bo uważam, że jest tym, który wpuścił do polskiego obozu narodowego pewnego rodzaju wirus wodzostwa, bo wcześniej o ile Dmowski był niekwestionowanym przywódcą tutaj obozu narodowego, to nigdy w takiej bieżącej walce politycznej, można powiedzieć, nie dowodził, nie kierował poza obozem Wielkiej Polski żadną z licznych organizacji, które wytwarzał z siebie obóz narodowy. I o ile oczywiście byli prezesi, to mimo wszystko kierownictwo było no, w pewnym rodzaju, można powiedzieć, kolektywne. Nawet obóz narodowo-radykalny, ten pierwotny założony w 1934, mimo że był organizacją hierarchiczną, to nie miał jednego wodza. Natomiast już w RNR Falanga były te wzory wodzowskie, kopiowane zresztą z Włoch w dużej mierze. I tutaj pokuszę się o coś, co niektórzy może uznają za obrazobóstwo, ale uważam, że w tym sensie tego właśnie wirusa wodzostwa pogrobowcem Piaseckiego jest niestety Roman Giertych. I z tą chorobą my się zmagamy, bo również inni politycy jakby do tego nawiązują. Wiadomo, oczywiście to w obecnych partiach politycznych też to jest obecne, no ale jednak wcześniej tego w obozie narodowym nie było. No właśnie, poruszyłeś bardzo ciekawy wątek właściwie, który mógłby stać się, że tak powiem, to co powiedziałeś, przyczyną do nawet odrębnego materiału, dlatego pokrótce, może kiedyś zrobimy właśnie o tym dodatkowo odrębny materiał, to powiem tak, ja też nie należę do sympatyków i nigdy tego nie ukrywałem, miłośników przedwojennego NR-u i tego rozłamu, który dokonał się w Ruchu Narodowym, który go osłabił, zdecydowanie nie, natomiast też trzeba powiedzieć sobie, bliżej mi do wizji tego, w jaki sposób rozgrywał to Dmowski, no ale też z drugiej strony musimy na to spojrzeć w ten sposób. Niektórzy mówią i być może jest też w tym ziarno prawdy, że no właśnie to, że przewrót majowy był możliwy i że Endecja mimo takiej popularności tą konfrontację w tym momencie przegrała. No wiemy też, że przegrała, że oczywiście być może mogła walczyć dalej, a dla dobra państwa, dla dobra narodu tego nie zrobiła i nie przeciągała tej wojny domowej. Ale że być może właśnie brakowało takiego właśnie wodza w Endecji i właśnie takiego wodza, który byłby w kontrze mógł wyjść właśnie, byłby na tyle właśnie taki, miał taki, bym powiedział, dryg wodzowski, o, żeby móc, bym powiedział, w tej konfrontacji w społeczeństwie polskim pokonać gdzieś Piłsudskiego, więc też bym powiedział, no trudno mi jednoznacznie przekreślać te. Choć mówię, no jestem generalnie zgoła niechętny temu rozłamowi i kierunkowi, w którym poszedł właśnie ONR. Natomiast no, mnie zdecydowanie, nie ukrywam, właśnie tak jak powiedziałem, bardziej fascynowała ta zdolność zbierania wokół siebie podczas II wojny światowej tych ludzi, zdolność tworzenia organizacji, bo przecież AK mogło liczyć na wsparcie rządu londyńskiego, na wsparcie finansowe w postaci dolarów, które tam płynęły i ze strony właśnie Stanów Zjednoczonych i ze strony Wielkiej Brytanii, jakiegoś wsparcia właśnie od aliantów. Natomiast Konfederacja Narodu no, była formacją, która mogła liczyć tylko sama na siebie. I to mu się udało. Udało mu się również wydawać kilkanaście czasopism, w tym oprócz oczywiście Sztuki Narodu, kilka również innych czasopism o dużym, bardzo dużym nawet wręcz zasięgu, jak na realia drugiej, jak na realia okupacji, tak, wojny i terroru i tego, co groziło tym, którzy te czasopisma, bym powiedział, posiadali, którzy drukowali, którzy kolportowali. Więc to środowisko wykonało rzeczywiście tytaniczną pracę i ono rzeczywiście było no, Piaseckim urzeczone, bo nawet ci poeci, którzy dołączyli właściwie i nie wywodzili się z przedwojennego NR-u, no to jeśli się czyta pamiętnik Trzebińskiego, no to było to w tych wspomnieniach jego to przebijało, że rzeczywiście Piasecki miał charyzmę, tak? Robiła ta charyzma wrażenie na tych młodych ludziach i
Był na pewno naturalnym autorytetem. W wypadku Romana Giertycha, no to jego autorytet był budowany, bym powiedział, na zasadzie właśnie różnego rodzaju machlojek wewnątrz struktur LPR-u, wycinania przeciwników i tak dalej, po to, żeby on mógł błysnąć, tak, i budowania takiego sztucznego właśnie, bym powiedział, fałszywego tutaj nimbu wokół jego osoby. Natomiast myślę, że pod tym względem wiem, co oczywiście, co miałeś na myśli, jakby system, prawda, model sprawowania władzy, natomiast no mówię, no daleko, daleko, zdecydowanie daleko Romanowi Giertychowi do Piaseckiego, mówię, bo on się jakby z tym urodził, miał naturalny dar, natomiast Roman Giertych próbował po prostu kreować się na wodza w sposób zresztą nieudolny i gdyby nie nazwisko, przypuszczam, w ogóle jego ojca i dziadka, to w ogóle mogłoby być co najwyżej najprawdopodobniej szeregowym działaczem struktur ruchu narodowego. I to wszystko, i tak by wyglądała jego kariera pewnie, więc, bo nie był jakąś tam postacią wyróżniającą się szczególnie, bym powiedział, intelektualnie w czasie swojej przynależności do Młodzieży Wszechpolskiej. Więc tak, ale zdecydowanie tak, no, przejął, bym powiedział, takie właśnie wodzowskie wzorce i jakby też to się stało potem tak, że niektórzy właśnie w młodym pokoleniu jakby zapomnieli w ogóle o tym, że Roman Dmowski jednak był orędownikiem, bym powiedział, myśli zachodniej, cywilizacji łacińskiej, tak, i z tego systemu sprawowania władzy i tak bym powiedział, te rządy dyktatorskie uznawali jako za coś właściwego i za jedynie słusznego w ruchu narodowym właśnie, że jest wódz i wszyscy go słuchają, nie ma prawa nikt polemizować. Ma być karność i dyscyplina, to właśnie to karność i dyscyplina bardzo źle po prostu pojmowana, tak? Bo mówię, bo Piasecki potrafił sobie cieszyć się tym autorytetem, oddolnym autorytetem ludzi, których on nie musiał jakby sam dyscyplinować, po prostu cieszył się dlatego, że swoją postawą, no on potrafił, był komendantem, który szedł na czele swoich żołnierzy, szedł na czele żołnierzy wybotanych kadrowych i w tych najbardziej niebezpiecznych akcjach brał udział, więc on przechodził od słów do czynów, tak? Był w tym wszystkim szczery i autentyczny, zresztą nie tylko on, ci pozostali również tego środowiska, chociażby sztuki narodu, również pokazywali namacalnie, że są w stanie składać ofiary, że jeśli mówią o potrzebie ofiarności na rzecz narodu i państwa, to również sami są gotowi tą ofiarę ponosić, tak? I to zdecydowanie to środowisko wyróżniało, więc mówię, mnie zdecydowanie też jest bliżej do działalności Piaseckiego z II wojny światowej, ba, nawet powiem szczerze, jest mi bliżej do tej działalności po 1945 roku, niż do tej międzywojennej, a jeśli miałbym mówić, to też mogę przywołać, dlaczego, prawda, ta powojenna działalność, bo jest taki jeden wątek, który chciałbym właśnie poruszyć po tej działalności po 1945 roku, choć mówię, ja się w tej działalności nie specjalizuję, ale uderzyło mnie jedno przy okazji innych moich badań, mianowicie, szanowni państwo, no, narodowcy poszli różnymi, prawda, drogami, część tam walczyła, prawda, jako żołnierze wyklęci, część próbowała właśnie, druga nitka, bym powiedział, to związana z SN-em, próbowała dogadać się z władzami i tak jak właśnie działacz łódzki Witold Kotowski chociażby, tak, o którym też kiedyś robiliśmy konferencję właśnie, próbowała w jakiś sposób pertraktować z władzami komunistycznymi, żeby móc legalnie działać w państwie, bym powiedział, komunistycznym. To się dla tych ludzi źle skończyło, bo skończyło się wyrokami więzienia. Nic z tego nie wyszło. No i ta trzecia frakcja, która stwierdziła, że w jakiś taki, której no tutaj bym właśnie tym takim sztandarowym przykładem jest Piasecki, no która stwierdziła, że no trzeba w jakoś w te struktury tego państwa wejść i teraz najistotniejszą kwestią to jest odbudowa tego państwa, wszystko jedno, jaki ono ma ustrój. To jest kwestia drugorzędna. Ten ustrój może się z czasem zmienić, a teraz przede wszystkim trzeba odbudować to państwo z gliszczy i starać się, żeby było jak najsilniejsze, tak, żeby w przyszłości nie powtórzyła się ta sytuacja, która miała miejsce w 1939 roku. Więc coś ciężkie, właśnie co ciekawe, mimo że ci, którzy poszli do więzienia i za to, że nie chcieli współpracować, tylko domagali się powstania legalnego Stronnictwa Narodowego, to ciekawe, kiedy oni z tych więzień wrócili, a Piasecki już w ramach struktur, bym powiedział, PRL-u już funkcjonował ze swoim i wydawnictwem, ze swoimi strukturami organizacyjnymi i tak dalej, no to też tutaj wielki szacunek można powiedzieć dla niego. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie, którzy na niego psioczyli w 1945 roku, no to kilka lat po tym, jak wyszli z więzienia i władze komunistyczne przyparły ich do muru i właściwie byli w opłakanej sytuacji, bo byli to ludzie po studiach, byli to prawnicy, byli to naukowcy, ludzie po studiach, a tymczasem jedyną pracą, jakiej mogli szukać, to gdzieś praca fizyczna i to często jeszcze dorywcza bądź chałupnicza. I co robi Piasecki? No mianowicie Piasecki, szanowni państwo, tych wszystkich narodowców, bym powiedział,
obejmuje parasolem ochronnym, czyli daje im zatrudnienie w czasopismach, tak jakby jak Słowo Powszechne, które wydawał, czy również struktura, które tworzył właśnie i firm, które zaczęły powstawać w okresie nawet komunizmu potem, czy właśnie wydawnictwa Pax, więc on starał się obejmować ludzi parasolem. Można by powiedzieć, gdyby był człowiekiem marnej kondycji moralnej i rzeczywiście marnym narodowcem, to by powiedział: panowie, ale o co chodzi? Wy w 1945 roku postawiliście na niewłaściwego konia, poszliście niewłaściwą drogą, krytykowaliście mnie, tak? A teraz przychodzicie i co? I ja mam wam pomagać? A nie, ale właśnie Piasecki pokazał tutaj, mówiąc, klasę, tak? W tym znaczeniu, że tych wszystkich ludzi starał się, tych wszystkich narodowców w jakiś sposób jak tylko móc, pomagać im, obejmować ich swoim parasolem i tego, że właśnie, że się z tymi komunistami w jakiś sposób był dogadany, porozumiał się, no to właśnie dzięki temu mógł wielu tym ludziom po prostu pomóc. Taka jest prawda i o tym też trzeba tutaj głośno mówić, że takie również zasługi na tym polu chociażby również poniósł. No właśnie, tutaj kilka wątków. Ja tu się odniosę najpierw do tej kwestii wodzostwa. Ja uważam, że Piasecki był wodzem, ale był wodzem autentycznym, a do tej pory to po nim to już mamy tylko nędzne imitacje wodzów i to jest problem. Może nawet nie same wodzostwo, no ale no mówię, to można powiedzieć tak, wódz był jeden i nikt nie jest w stanie go zastąpić, tylko nikt nie chce tego przyjąć do wiadomości i to jest moim zdaniem problem. I problem jest też właśnie z tym dziedzictwem po roku 45, moim zdaniem, bo z jednej strony jest to pewnego rodzaju pałka, że to kolaboranci, etc. Pałka jak najbardziej niesłuszna. Natomiast z drugiej strony to też jest ten, dla niektórych jest to jakby asumpt do mówienia, no ale tu właśnie musimy być tak realistyczni, że najlepiej to musimy zapomnieć, że kiedykolwiek byliśmy narodowcami i ten realizm urasta do roli czy jakiejś wartości absolutnej, ponad wszystkie inne wartości polityczne. Tylko że moim zdaniem wynika to chyba z powodu niezrozumienia sytuacji, po pierwsze tego, jak wyglądała Polska po 45 roku, jak między 45 a 56, jak po 56 i tak dalej, i tak dalej. No i po prostu niezrozumienia też pewnych pojęć i samego procesu myślowego Piaseckiego, więc tu chyba jest właśnie ważna rola takiego odkłamywania tych pewnych pojęć i wydarzeń, faktów, osób. Zdecydowanie tak. Ja tu jeszcze powiem jeszcze kolejną rzecz, że no jeśli mówimy o tych współczesnych właśnie wodzach, tych narodowcach, no to wystarczy popatrzeć na spuściznę, że co Piasecki pozostawił po sobie, no zostawił wydawnictwo Pax, zostawił Civitas Christiana, zostawił po sobie dobrze prosperującą firmę. Płyn Ludwik zostawił przede wszystkim. Płyn Ludwik zostawił, dokładnie tak, i to można powiedzieć, że to nic tam wielkiego i tak dalej, ale jeśli się spojrzy na to właśnie, że jest to ewenement w całej Europie, że właściwie wszędzie te koncerny zachodnie, tam niemieckie poprzejmowały rynki w tym sektorze tych płynów, a w Polsce udało się Ludwikowi utrzymać i być liderem, no to też o czymś to po prostu świadczy, o mądrym zarządzaniu. I jeśli się popatrzy na tym, co zrobił zarząd Ligi Polskich Rodzin, który miał też również subwencje państwowe ze swoim majątkiem, co z tego wszystkiego zostało, no to tu również bym powiedział, no to jest gigantyczna przepaść między sposobem, i myśleniem narodowym i w jaki sposób gospodarował środkami i zasobami Piasecki, a w jaki sposób ci ludzie, którzy byli u władzy, albo nawet ci, którzy są teraz. Też jestem ciekawy, co zostanie po Konfederacji i Ruchu Narodowym, tak, w spadku, jeśli się te struktury rozpadną, co oni po sobie tak naprawdę materialnego pozostawią, tak, na przyszłość, na rzecz tej ciągłości, bym powiedział, Ruchu Narodowego, więc nie ma o czym mówić. To zdecydowanie była wyjątkowa postać i tak jak mówię, choć ja, dla mnie ta linia Dmowskiego i ta linia, bym powiedział, mimo wszystko demokratyczna jest bliższa, no to nie ma co ukrywać, że jeśli mielibyśmy jako narodowcy pójść kiedyś w takim kierunku właśnie, bym powiedział, jakimś, bym powiedział, dyktatorskim, no to zdecydowanie osoba Piaseckiego, no to takiego tego formatu człowieka musielibyśmy właśnie szukać na lidera jak Piasecki, tak? No my go w tej chwili nie mamy w naszym kraju. Mamy takiego polityka polskiego pochodzenia, prawda, na Litwie, tak? Możemy patrzeć też w pewien sposób z zazdrością na Węgry, tak, i na to, w jaki sposób postępuje Viktor Orban, no ale sami aktualnie takiego polityka, takiego formatu jak Piasecki nie mamy, tak, który też właśnie, no przecież, no, szanowni państwo, przecież to był człowiek, który przecież przed wojną głosił
skrajnie antykomunistyczne poglądy. Mało tego, nawet przecież po II wojnie światowej te wyprawy uderzeń wojskowo-kadrowych, one były nie tylko wymierzone w Niemców, ale również w Sowietów. I ten człowiek dla dobra jakby sprawy, dla dobra narodu potrafił jakby no, zacisnąć zęby i uznać, że tak powiem, że musi odejść od tej swojej drogi po to, żeby realizować te cele właśnie, żeby tą tkankę narodową zachować i no nie ma co ukrywać, on to rzeczywiście robi. Mówię, szanowni państwo, wydawnictwo to właśnie PAKS. Przecież oni jako jedyni, można powiedzieć, wydawali legalnie w okresie PRL-u te dzieła, chociażby właśnie ludzi z tego środowiska sztuki narodu, czyli Gajcego czy Trzebińskiego. I oczywiście w ramach tej struktury i cenzury komunistycznej no nie mogli zbyt mocno afiszować się i podkreślać, że to są ludzie właśnie, że to są narodowcy i tak dalej, ale mimo jednak tego, no pod strzechy, jak to się mówi, docierały, a PAKS miał no nakłady gigantyczne, jak na ówczesne czasy. To były książki, które były w dziesiątkach tysięcy, nawet w setkach tysięcy drukowane, więc te również dzięki temu ten dorobek myśli nie tylko narodowej polskiej myśli, ale również myśli konserwatywnej, myśli katolickiej w ogóle, był również, mówiąc tak trochę przemycany, tak wykorzystywano czasem tak na granicy, bym powiedział, tego, na co ta władza PRL-owska mogła przymknąć oczy i drukowano to wszystko i to trafiało do ludzi. No, wystarczy spojrzeć, szanowni państwo, dzisiaj w antykwariatach, ile jest, że tak powiem, jaka jest różnorodność wydawnictw właśnie tych paksowskich, PRL-owskich i też możecie zobaczyć, że i właśnie w latach 80. oni potrafili Konopczyńskiego wydawać, historię i Konecznego potrafili wydawać, więc naprawdę niesamowita sprawa, jeśli chodzi o tego Piaseckiego i zdecydowanie te okresy II wojny światowej i ten okres powojenny mnie osobiście są bliższe niż ten okres jego działalności w okresie międzywojennym, tak? No właśnie, no tu myślę, że tu możemy postawić kropkę i po prostu odesłać do publikacji. Tak, zachęcę państwa do tego, żeby nabyć tą publikację, bo ona omawia różne aspekty, różne wątki właśnie, jeśli idzie o tę postać i postać. Zresztą no też jakby o skali zainteresowania, bo ta konferencja nas zaskoczyła, szanowni państwo, o tyle, że nie spodziewaliśmy się aż takiego dużego zainteresowania i tym tematem, natomiast no właśnie przyszło bardzo dużo ludzi i zainteresowanie ogromne, więc mam nadzieję, że trafi ta publikacja do szerszych odbiorców. Ona oczywiście nie wyczerpuje tematu Piaseckiego jako takiego, od razu mówię. I na pewno mam nadzieję, że być może stanie się takim, bym powiedział, kolejnym etapem i jakby przyczyni się do powstania jakichś kolejnych publikacji na ten temat. Na temat całości tego dorobku właśnie Piaseckiego właśnie i z tych różnych okresów i międzywojnia, II wojny światowej i okresu powojennego, mówię, bo na pewno jest to postać, która jest, uważam, szargana, a nie zasługuje na to zdecydowanie, zasługuje na to, żeby tak powiem dostrzec ten ogrom tego, co po sobie pozostawiła jako jednostka i jakich ludzi wokół siebie grupowało, bo to też najlepiej świadczy. Nie tylko on sam jako człowiek, ale również ludzie, którzy go otaczali. Jakiego wielkiego formatu to ludzie byli, jakie to byli wybitni artyści, jakie to były po prostu tęgie głowy. No właśnie, ta publikacja pod tytułem Bolesław Piasecki od wodza RNR Falanga do przewodniczącego PAKS będzie do nabycia w naszym sklepiku. W linku pod filmem jest właśnie odnośnik do tegoż sklepiku. Myślę, że już w ciągu kilku dni, no najdalej do czwartku 11 sierpnia będzie już ją można u nas nabyć, więc jeśli w momencie publikacji tego filmu jeszcze jej tam nie ma, to zachęcam do tego, żeby monitorować ten nasz sklepik, bo ona się już na pewno, gdy tylko do nas dojedzie, dotrze paczka z tą książką, to ją tam zamieścimy. I to tyle na dziś. Moim i państwa gościem był kolega Arkadiusz Miksa. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję państwu za obejrzenie tego materiału. Jak zawsze zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo. Dane wszystkie są w opisie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych programach.